Cześć, witajcie z tej strony Masmix i jest ze mną Daragnis, gdzieś był tu właśnie, skacze sobie. Proszę. I dzisiaj gramy w Borderlands 1, bo Daragnis nie grał, a już na sam widok mu się spodobało. Jest jeszcze z nami Galadar, Czemu to nie? który nie gra, ale jest na TS-ie i na live'ie. Oglądam właśnie Mistrzostwa Świata psich widności. Psiej czego? Winności. Aha, z winności. Dobra. Będę waszym Dobra. dobrym duchem i przewodnikiem po tej krainie. Śmigamy. A, skrzyneczki. Nie wiem, czy kasa się dzieli. Ile masz kasy teraz? Dostałem. Tak, to kasa się dzieli, amunicję nie. Co tu mam, co się tu mamy zrobić? O, mogę zmieniać Kolor kolor. se może zmienić. O właśnie. Jeszcze jak już widzicie teraz na obrazku, ja gram brickiem. Daragnis gra Soldier się chyba nazywa twój ziomak, nie? Tak. Soldierem, więc. Spodnie sobie tu zmieniam. A jak wyglądam? Wyglądam jak byku? Czekaj, nie wiem. Zmienię ten pedalski rusz na jakiś. No. Jak już mówiłem właśnie, w dwójce jest to tyle fajne, że jak na przykład otwierasz. Jak wyglądam? A koks? No jak koks. W dwójce jest o tyle fajnie, że jak otwierasz menu, to masz taki ekran jakby wygięty i widzisz, że ktoś coś robi, nie? Masz śruby w butach, stary. Jestem tak wielki, że nie widzę swoich nóg. Nie, ja swoich też nie widzę. No jasne, nie udawaj. Lecimy za Dobra. Claptrap w ogóle jest, że tak powiem, drugoplanową, zajebistą postacią w tej grze, nie? Tak jak pingwiny z Madagaskaru. Co coś się stało? No, badasy przyjechały. A. Będzie roz... przeklinać to jest granicznie. No możesz, pewnie, że tak. To znaczy rozumiem pierdol, tak? Będzie. No tak, będzie. Wyglądał jakbym kucał. No, bo jak, na jakiej wysokości widzisz, mnie widzisz? Bo na przykład jak stoisz przy mnie, to jestem tak, o tak 3/4 głowy wyższy. Tak? A, to zobacz, to też ma, bo ja tu właśnie widzę ostro nad twoją głową. Więc widzę, na to też zwrócili uwagę. To młody niech otwiera. O, idą badasy. Przy tym biegasz, nie? To tam pamiętaj. Ja tu, ty se tam zabijaj, ja se splądruję. Au. Stary, ja rozumiem, że tutaj nie jest wcale tak łatwo trafić. Pod V masz uderzenie z bliska, jakby ktoś do ciebie podszedł, nie? V, dobra, dzięki. Podnosi się czymś, czy... W sensie? To jeszcze trzeba kliknąć, żeby podnieść? Jesteś przydatny, jak chcesz wszystko zebrać. Nie mam nic. Jak chcesz wszystko zebrać, to no. Stoisz przy jakiejś kupce i trzymasz E. Aha. To zbierasz wszystko od razu. Combat Trial Bullets, dobra, to mi się przyda. Au. Rozumiem, że wszystko tam splądrowałeś. Tak. Tak mało hapsa masz, widzę. No, łatwo nie jest, to bo ci powiem. To mi się podoba. To są skrzynki z lootem. Pistolki, no weźmy sobie po jednym. O, ten taki. Wziąłem dwie. Chcesz tam coś, czy nie? Czekaj, bo otworzyłem sobie. Dobra, i teraz mamy strzałeczką. I każdy pistolet, jak ci mówiłem, jest coś innego. Mój ma na przykład Zuma i jest Hyperion. Firmą wytwórczą. Każda firma wytwórcza się charakteryzuje specyficzną bronią. Czy w jedynce też jest arena? A co masz na myśli przez arenę? Tam co są 4 rundy i na małej arenie tłuczesz się z robotami czy tam różnymi. To było w której części? No w dwójce na pewno było. Że tłuczesz się na arenie? Znaczy jest tu takie coś, jest nawet quest na arenie. To w sensie, że masz no. Na ringu i palisz się. A no, to jest coś takiego, ty może byś zbierał. A nie, akurat dla ciebie nie ma. Ktoś do mnie strzela, aha. Gdzie ty pobiegłeś? A tam. To ja będę. To ja z Daragnisem zrobię arenę. Dobra, a jak Show me some blood! Nie wiem, właśnie dostałem 18. Życie. Dzięki. Wszystko moje.
Ty wuju, ty. Ale tu jest amunicja, widzę jakaś. Skrzyneczka. Da, chill. Idziemy dalej. Ale tam coś zielonego się świeci tutaj. Gdzie? A, śmietnik. Prawsko wziąłem. Tu masz. Już tak, nie masz. Tak. Już wziąłem, dzięki. Dobra. Lado. W dwójce jest znacznie więcej tych skrzynek rodzaju. O, papsy zawsze na propie. I w dwójce jest fajny myk, że do tutaj powracasz przez chwilę, ale nie powiem ci w jakich okolicznościach, bo będziemy w to jeszcze grać. Dobra. A ja wiem, kto to jest. Ta foperka. To foperka, co do nas mówi. Ty masz full ten? A nie wiem. Masz full naboi z shotguna? Nie. Dobra, to będziecie zostały, bo niektóre to są. Jak najedziesz, to zawsze masz określone. Come on, damn it! Wasted circuits are on the fritz again. Give it a go from the switch out there, would you? Aha. Dobra. Akceptujemy, rozumiem. Tak, tak, wszystko. A. Tam u góry jest jakaś paczuszka. Tak, zaraz, czekaj. A, jak się wchodzi? No wiem, Claptrap nie pierwszy raz gra w tą grę. Ja rozumiem, że Daragnis ten z noob i nie kojarzy tej gry. Dobra. Te przerywniki i postaci są zajebiste. Od jedynki po wszystkie. Doktor Z. Ja rzeczywiście. Ale to jest jeszcze nie. W dwójce to jeszcze udoskonalili i jakieś dobre hasło do tego dają. Jest naprawdę. Miażdży, nie? Można się tak pośmiać z tego. Dolary zbierać, stary. Wiem, dolary. Ciemka Z. Hajsy. O stary, tutaj ogień nawet parzy, coś pięknego. A, opróżniłeś skrzyneczki? Tak. Zatem mam gadać, nie? Nie, już z nim pogadałem. O. Nie byłem tu, zwiedzam też tą wioskę dokładnie pierwszy raz. Ja tam lecę za Claptrapem. Claptrap. Claptrap. Trap, jak pułapka. On tam pisał, że jest Oh fuck, podpaliłem się. TL4PTP. Ale. O. Jedny Claptrap. Uważaj. Level up! Drugi jeszcze jest od lewej. Ziomek, w tym do ludzi. Po prawej dwóch. Nie, drugi. Ty, a ty masz mapę? Nie. No właśnie, coś mi brakuje. Ale jest na dole taki pasek. No to wiem, to wiem. A tu chyba nie ma mapy jako takiej. Would you kindly give him a hand? Tak, uratuję Claptrap. Dawaj, ziomu. That little robot is hurt. He isn't going to last very long without. Reper Kita musimy znaleźć. Wiesz, Claptrap? Claptrap? Fap, fap. Fap, fap, no i będzie dobrze. Masz już? Tak. Tup, 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 tup. Stary, jak się nie wysilać w grafice, a dobre efekt osiągnąć, nie? Nie wiem, czy ten, jak bardzo na full dałeś, nie? Full. I widziałeś, jak w menu ci się zmienia, tak? Ten C-robocik zjeżdża, a ty zmieniasz opcję. Tak, tak. Mocno się zmienia od low, nie? Dwójka jest jeszcze bardziej dopracowana, bo masz na przykład Nvidia Physics. Jak włączysz Physics, to już w ogóle jest taka jechana. O. Biegnie coś. Dobra. Dobra, wracamy. Na razie to takie, wiesz, tam standardowe na okay, drużynie. Zbieram tutaj różne rzeczy. Tu masz do shotguna, ten. O, już mam. Ktoś mi musiał podrzucić. Jakieś, ale już biegnę. Przyda się zawsze. No, pewnie. Jeżeli... Tak, wracamy? Tak. Jeżeli dobrze pamiętam, od 5 levelu dostaniemy nasze specjalne umiejętności.
Jestem tak przyzwyczajony, że gramy w CS-a na przykład i pod kół mi się zmienia na ostatnio wybraną broń, że co chwilę klikam. Mi trochę nie pasuje ten kolektor, dobra. Yes! Świetnie jesteś, no dobra, zresztą to ci też mi się nie podoba trochę to ustawienie tego. A mi nie, ataku. To mi nie przeszkadza. Dobra, idziemy. A widziałeś filmik, mam nadzieję. To ja tam autobusem wiózł? Tak, tak. I wcześniej tam ten, co ten dziadek opowiadał. Oni, muszę powiedzieć, wszystkie części tej gry mają świetne filmiki, świetnie dobraną muzykę. Chyba wolę ten. Nie przytrzymywać, a. O, w ogóle chyba coś poniosłem. A my tam musimy. Tu masz do shotguna. Mam, dziękuję. Ja nie wiem jeszcze jak kim celować tutaj. Nauczysz się. Pistoletem bez zooma. Tak, jak prawym dajesz, to zawsze jest jakiś zoom. Jest zoom, ale on nawet nie ma, wiesz, muszki, jak tam się nazywa. Nie żyjesz, prawda? Ja? Nie. Tutaj ten. A, tylko nie bij ich z ręki, to nie zombie. Dobra. A, teraz dobra. Tam. Gdzieś ty pobiegł? Do Zeda? Nie, zabrać power upa jakiegoś do maszynki. Ja to mogę zaczekać, rozumiem. A gdzie ty jesteś? Czy nie wiem, gdzie będziemy dalej szli. Na razie uruchamiam nam nowy sklep. I zasad... to po prawie rozumiem, to jest... zadania są. Tak. Chyba, że po polsku nie ma. A ty masz w ogóle po polsku? Nie. No, musimy sobie tarczę kupić, choć. Tarczę? Mhm. Bo oprócz życia masz tu tarcze, które se dajesz i różne rzeczy robią. A ona się sama odnawia, czy trzeba ją kupić? Tak. Coś takiego? Nie. No to już kupiłeś. Ale ty masz jeszcze, musisz kupić. No ale my tutaj... Aha, turn in mogę tylko. Mogę ją włączyć. Nie, no tutaj wchodzisz. Masz koło życia, masz taki niebieski pasek nad, czy nie? Nie mam. No to musisz tak? Kupić sobie i tam masz shieldy podzielone. Jest. Którą wziąć? Tam jest chyba tylko jedna, którą możesz mieć. Na razie. Wszystko jest takie samo, no. People don't yet trust you. Dobra. If you're going to ever find the vault, you'll need the aid of the people. Zwała. Helping Dr. Zed with his nine toes problem is a good move. A co to za lasencja, co nas mówi? Mogę ci powiedzieć, ale stracisz fabułę. Nie. Pierwszy raz to grałem do końca internetu. Oglądam o tym, jak obierać marchewkę. O Jezu. Ty, a co, ty zupę gotujesz? Rozumiesz, dobrze biegnę. Tam taki zielony znacznik jest. No. O, stary. Chcę moją zdolność specjalną. O, ciężko się tu strzela, podoba mi się. Teraz będziemy zabijać bandytów. Snajperkę. Szkoda, że Darka nie ma na lubię grać. W sensie, że na hitboxie nie ustawia automatycznie. Kiedy ustawiał? Ale bym na gameplay. A na Twitchu i hitboxie musisz tam włączyć i wyłączyć. No, Nektrus ma zrobić, ale kiedy to? Nie wiadomo. Jak to? Nektrus level up, ekstra. Trochę szkoda, że mi zasłania ten level up. To jest takie podkręcenie, jak bardzo jest... Urywałem mu rękę! Wow, nigdy na to nie zwróciłem uwagi. To jest takie podkręcenie, jak bardzo... Stary, albo tak ciężko się strzela, albo ja tak sobie strzelam. Nie, ja też mam problem. Dobra. Dobra, co musimy zrobić? A, turniej, no to Gita z powrotem. Zabijamy? Czy jest nieskończoność? Nie, kiedyś się kończą. To można by je zabić do końca. O, elegancko. Dolary? Nie ma już. Tutaj jakaś skrzynka jest? Nie. A jest. Gdzie? Jest tu z bronią. A, masz coś ciekawego? Jakiś o, śpionik? Snajpera biorę. Co ty?
A możesz sobie broń wymieniać na lepszą też przytrzymując. Aha, ale widzę, fire rate jest większy, ale zmniejsza celność A i nie, w jeszcze... sensie jak masz E, nie? To co zbierasz wszystkie przedmioty. Jak widzisz, że masz dużo lepszą broń zamiast wchodzić i menu i znowu, to po prostu przytrzymujesz E, to on ci zamienia. Aha. A, czyli to rozumiem, że nie dość, że są te karabiny, pistolety i tak dalej, to też jest różne te tam... Tak, tak. Każdy ma inne statystyki, plus jakieś inne bonusy. Standardowo dwójka jest jeszcze bardziej rozbudowana i tak jak mówię, każda firma produkująca broń ma swoją specyfikę. Pamiętam, nie wiem czy w jedynce jest, ale w dwójce była taka świetna seria stylizowana na westernowe rzeczy. I na przykład rewolwer strzelał tak szybko, jak naciśniesz przycisk myszki. O kurde. Więc naprawdę jak dobrze trafiłeś i jeszcze tak nastrzelałeś, to robiłeś miazgę. A czekaj, tu jest jakiś w tym? W posługiwaniu się bronią? Jest, no przecież ci pokazywałem. No tak, ale on właśnie jak się daje punkty, czy jak się po prostu używa? Jak się używa. O, podoba mi się. W dwójce to trochę jeszcze zmieni. Talk to buff, man. Ja jest. Dobra. Dziewięciopalcy, coś tam. TK Bahamet. Czekaj, chcę sobie wymienić broń. Mogę? Chyba... Nie, możesz na razie dwie mieć tylko. Dobra, muszę być co najmniej na piątym poziomie zaawansowania, żeby... doświadczenia, żeby ten używać tej snajperki. Tu nie ma tak łatwo. Wow. Widzę mnie strzela. No, od prawej. Stary, żeby tutaj kogoś trafić. Musisz, jak on biegnie, musisz w prawo strzelać, albo w lewo, zależy, jak na stronę biegnie. Ale bez muszki to w ogóle jestem jakiś taki. A co, ty muszki nawet na ekranie nie masz? Nie. Nie mam celownika. To dobrze czy źle? Kurwa, kto to? TK Baha. One more step and it'll be your last! You should have seen the look on your face! Taki szurnięty. Nie gadaj. A w sumie ja może zrobię tego serię na YouTube, co mi szkodzi. Gin ty. No stary ci. Gdzie ty biegniesz? Jezus. Zabijam bandytów. Znaczy staram się zabić. Udało się. Ledwo co przeżyłem. Yeah! Bitch! Ale mu się... Nie giniesz, bo ja tego cię postrzelę. No. Maciek jakby może cię, nie wiem, reanimować powiedzmy. No, ale im szybciej, im częściej giniesz w krótkim czasie, tym ten pasek szybciej spada i nie zawsze mogę do tego dobiec. Nie, w tej części jest second life, tu nie mogę cię ratować. Patrz skąd mogę nawet rzeczy zabrać. To będzie kibel. Z kibla. W tej części jest tylko second life, czyli jak kogoś zabijesz, to wiesz, to wstajesz. Nie ma tego? Nie, w tej części nie ma. Nie, dopiero od dwójki jest, że nie dość, że mogę cię reanimować, to jeszcze... To jeszcze jest second life. Gleba! Pies! Stary, ile tych kundi tu jest? O, na twarz mi skoczył. W lewo. Ładnie. Nie biegaj taki, nie zbieraj. Wszystkiego, bo amunicja mi się kiedyś przyda. Dobra. Mi też. Masz życie. Found help! Ty to... Rzuciłeś coś, czy co? Nie, to nie ja. Tu masz do shotguna. Te świecące kubki możesz rozwalać. Wiem, ten na zielono coś świecą. Mhm. W dwójce jest też o tyle fajnie, bo są tak zwane... masz całą listę achievementów, których możesz odblokować, ale nie na Steamie, a w grze. Na zasadzie tam zabij tylu i tylu tą i tą bronią. I to. I dostajesz za to tak zwane badass tokeny. I możesz zwiększać różne rzeczy, czyli na przykład maximum health. Który zabij go ode mnie. Maximum health możesz zwiększać, recoil reduction, reload speed. I najróżniejsze rzeczy, więc jest też ciekawie. Tu masz życie.
Ciężko mi się skupić, stary, jak te siury tak latają. Dzięki. Spoko. Ale wybrałeś kupala. Kradzione żarcie, no. Dobra, idziemy. Zaraz będzie, zaraz będzie piąty level i specjalna umiejętność. No, no dobrze. A tu są nie chyba trzy drzewka. Na różne sposoby możesz to rozwinąć, więc też możesz się tam dojść. Nie tylko wieżyczkę, ale jeśli dobrze pamiętam, Soldier ma szybkostrzelność, reload speed, pojemność magazynka zwiększoną. Zależy, co będziesz chciał sobie zwiększyć konkretnie. Bardzo ty, on nie ma nogi. A no, upitoliło mu. O, widzisz, teraz przekonaliśmy do siebie ludzi, bo nie wiem, czy słuchałeś Zeda, czy Claptrapa może, tej kobiety, już nie pamiętam, tej kobiety chyba. Gleba, to ona powiedziała, że musimy zrobić parę zadań dla pobocznych tutaj, dla ludzi, żeby nam zaufali. I teraz otwiera się ziomek z bronią. Ja może byśmy sobie America's Army ściągnęli. O, dobra gierka. A teraz co? America's Army, uwaga bandyta. Ale... ja tam jakiś dzikus mały... co to, goblin? Psycho. Psycho. Widzę, że jakiś jemnięty. Z tego pistoletu to ja nie ustrzelę komara. Ja musiałbym zmniejszyć tego DPI w tej myszce jeszcze, bo... jeszcze jest drugi, nie? Dobra, olej go. Idziemy. No chyba tak zrobię. Najlepiej mi się do nich podbiega i po prostu strzela. Całą serię, jak ten, stoją centralnie przy mnie. No i do kogo tu? A tu gdzieś się mamy zgłosić? Jest, ziomek. Markus. Munition incorporation. Amunicję tutaj co mogę kupić? Masz amunicję. To mogę broń kupić. Tak, tu możesz, ale musisz granaty sobie kupić. Stary, jaka broń. Czekaj, czy w tej grze jest jakiś... Game Options Aim Assist jest włączone niby, ale... niby mnie stać, ale czy ja chcę coś takiego... A shotgun, mój shotgun? Jest dobra snajpa od 7 poziomu, dobra, na razie jeszcze przebimbam się z tym, co mam, ale myślę, że tu zakończymy odcinek, co? Bo zaraz mi się... ten... Jasne. Nie wiem, ile czasu jest, nie sprawdzam. A, i na przyszłość wyłączę sobie Steama, bo mi przyszedł za nami. Stary, im częściej tutaj strzelam, znaczy im dłużej przytrzymuję, tym bardziej się rozszerzam ten. No, krótkie serie, ale także dziękujemy za pierwszy odcinek z Borderlands. A był ze mną Daragnis i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się, hejos. Papaśki, kociaki.